Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley, zapraszam was do drugiego odcinka Zagrajmy w This War of Mine. Jak pamiętacie, końcówkę poprzedniej części, no mimo tego, że udało nam się znaleźć masę fajnych rzeczy, to niestety ta noc nie zakończyła się dla nas dobrze. Zaatakowano nas, o, ale widzę, że po ponownym uruchomieniu gry skończyło się to nieco inaczej. Wtedy straciliśmy 3 sztuki mięsa i 5 sztuk wody. Wszyscy jednak byli zdrowi. Tutaj Bruno, a zarówno Pawle, czy nazywajmy go Pawłem, zostali ranni. Nie wiem, co jest lepsze. Pewnie to tak jest jakoś wypośrodkowane, że w zależności co wypadnie, to jest podobnie zła dla nas sprawa. No okej, czyli tak, zróbmy małe rozeznanie, jakie rzeczy tu już mamy. Co byśmy chcieli wybudować? Ja mówiłem o piecyku, ponieważ jego nie mamy, a Bruno jako dobry kucharz chętnie pewnie by... O... Chętnie by się zajął przygotowaniem nam jakichś potraw. Teraz też tak myślę, czy nie zrobiłem może błędu, biorąc w nocy wszystko, co powiedzmy, co popadnie, czy skupiając się na takich rzeczach jak łuski, naboi, czy jakieś tam biżuterie, chociaż może biżuteria akurat fajna na handel. Obiecałem im kuchenkę, to dostaną kuchenkę. Tak, czy nie zrobiłem czasem błędu tym samym? O, ponoć w okolicy grają jakieś agresywni bandyci. No mniejsza z tym. Tak, czy nie zrobiłem błędu skupiając się na rzeczach mniej potrzebnych, a na początek powinienem właśnie wziąć dużo zapasów, jeżeli chodzi o... To są drobiazgi, a także o drewno, tak żeby móc jak najwięcej wykraftować w tych pierwszych odcinkach. A tym samym później wytwarzać różne wodę, bimber, znaczy wodę to pobierać z deszczówki, później wytwarzać bimber, no i mieć właśnie więcej rzeczy na handel. Czy coś nowego? Nie, nic nowego się nie dzieje w okolicy, więc jest w gruncie rzeczy dość spokojnie. Dobra, Bruno, dostałeś piecyk, to możesz wszystkim przygotować po jakiejś dobrej strawie. Zobaczmy, co tutaj mamy w zanadrzu. Tak, o, i tutaj mamy różne rodzaje posiłków. Co prawda mamy tylko 2, nie wiem, czy to się później zmieni. Być może tak, a być może już tak zostanie do końca. Ale po coś jest ulepszenie piecyka, więc chyba będzie lepiej. No i wiadomo, że droższą wersję jedzenia, znaczy tą, dostajemy 2 posiłki, bardziej się opłaca kupić. Z tej racji, że tracimy tyle samo mięsa, no dochodzą jeszcze warzywa i trochę więcej wody, ale suma summarum, bardziej nam się opłaca i tak stworzyć te 2 posiłki cenowo. Może zrobimy tak, bo ile mamy tutaj warzyw? 1, a chcę stworzyć 3 posiłki. Okej, cenowo bardziej opłaca nam się stworzyć 2 posiłki, niż skupiać się na tym najtańszym, pojedynczym. Chociaż to są tak małe różnice, że chyba nie ma większego znaczenia. Nie, Marko, ty miałeś spać. Jeszcze zobaczę, co Paweł tutaj może nam ewentualnie wykraftować, co tu można zrobić dzisiaj. Co jeszcze bym ewentualnie potrzebował? Chciałbym, tak, filtrować wodę, kolektor deszczu, ale niestety brakuje nam części. Podobnie jak do bimbru też. Tak to jest trochę na odwrót jakoś zapisane, że to, co mamy, mamy po tej stronie, to, co potrzeba, jest po lewej. No dobra, ale to idzie się przyzwyczaić do tego. Radio mamy, wszystko mamy, to tutaj już nic nie grzebiemy. Bruno, pokaż swoje umiejętności. Po coś nam gra ciebie wylosowała już na samym początku. Ja się zastanawiam, czy Paweł by może nie zrobił kilku wytrychów już na następne misje. Chociaż jeszcze chyba tej nocy to będzie trzecia noc. O, ktoś idzie na handel, więc może... Zanim pójdę na handel, zobaczę, co nam by było potrzebne. Tak, kuchenkę mamy... Potrzeba nam dużo desek. Chciałbym postawić kolektor deszczu, aparat bimbrowniczy. Oj, to będzie dużo części i do tego jeszcze filtr. Zobaczymy. Zobaczymy, co się uda wyhandlować, jak się uda tu dogadać z naszym przybyszem. Tak wydaje mi się przynajmniej, że on na handel, bo z taką torbą tu przyszedł. Otwórz drzwi. No właśnie, zawsze jest ta niepewność. Zobacz, co przyniosłem. Tak, handlarz. Nie wiadomo, kogo spotkamy za drzwiami. Tak, mówiłem, głównie chyba bym potrzebował deski i rupiecie. O, przy okazji zobaczymy, jak wygląda, tak, wytworzenie takiej jednej rozpałki kosztuje nas 1 drewno, czyli, o, czyli nie można, nie ma tu na pewno wymiany 1 do 1,
I na odwrót zobaczmy, wytworzenie rozpałki kosztuje nas jedno drewno. Abyśmy musieli wydać dwie deski, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o te rzeczy najbardziej potrzebne, właśnie jak rozpałka, czy też te rzeczy podstawowe, nie opłaca ich się craftować, żeby były na handel droższe, bo nie są droższe. Nasza praca jak gdyby nie jest tutaj wynagrodzona, więc tego typu rzeczy nie opłaca się craftować, w przeciwieństwie później do jakiegoś alkoholu czy innego tego typu. Innych tego typu towarów. Jeszcze zobaczę, tak, ekwipunek, jakbym im chciał łom wcisnąć. On jest rozwalony już, a kosztuje 10 rzeczy. Ja nie wiem, czy mu nie wcisnę tego łomu. Jeszcze sprawdzę cenę łomu za chwilę. Bo mi on specjalnie nie będzie potrzebny już. Wolałbym później cicho się poruszać, a za to te części by mi się przydały. Zobaczymy, czy czasem nie bardziej opłaca się wytworzyć łom. Nie, łom, tak, łom kosztuje 10 rzeczy. Czyli tu można powiedzieć, że ten może być mały błąd gry, bo z tego co zauważyłem, chyba łom możemy wymienić w stosunku 1:1. Przy czym nasz łom jest już w połowie zużyty, ale to sprawdzimy. 8 rzeczy, 9 rzeczy. No dobra, ale to i tak myślę, że to mi się bardziej opłaca sprzedać w połowie zniszczony łom, czyli tak naprawdę z punktu patrzenia wartości gry warty tylko już połowę ceny, czyli 5 części za 9 części. Nawet bardziej by nam się opłacało wziąć te części i wytworzyć nowy łom, ale to też nie po to robimy zakupy. Ja chciałbym jak najwięcej tych części zakupić z tej racji, że... potrzebne są, one są bardzo nam potrzebne na początku gry. I w ten sposób bardzo hojnie z twojej strony. Dobra, to fajnie, to ja spróbuję wziąć tu jak najwięcej. Nie wiem, może też robię trochę głupotę, bo powinienem zostawić sobie te diamenty później na jedzenie. Ale z drugiej strony tak sobie rozważam. O, jeszcze mogę drewna trochę mniej, to drewno zaraz kupię za co innego. Rozważam sobie taką sytuację, w której jeżeli postawię bimbrownicę... O! Jeszcze mam... To muszę przemyśleć, że tobie nie dam jednego diamentu i po prostu trochę inaczej to rozegram. Jak rozważam sobie kwestię w ten sposób, że po prostu zakupię bimbrownicę i będę wytwarzał szybciej alkohol, więc nawet teraz wydam te diamenty, które mógłbym później wydać na przykład na jedzenie czy na leki, które mogą okazać się bardzo, bardzo potrzebne. Okej, to już więcej nic od niego nie wycisnę chyba, więc zgoda. I mamy, o, jednocześnie nie idąc na łowy, mamy dużo rzeczy do, czy też dużo przedmiotów, dzięki którym możemy craftować. Tak, jeszcze jakąś książkę, jeszcze jakieś diamenty. O, i teraz bym chciał drewno. Co jeszcze bym mógł tobie sprzedać? Książki są fajne, to wszystko jest fajne, ale ty jeszcze masz fajnie wiele, dużo rzeczy. Zobaczymy, czy uda mi się to wyciągnąć od ciebie na maksa. Może tak to rozwiążemy. Tak, to może się wydawać trochę nielogiczne, że w ten sposób, no, handluję, wymieniłem na najtańszy towar, gdzie praktycznie możemy te śmieci dostać wszędzie, ale no mam nadzieję, że to mi się zwróci później z nawiązką. Dobra, nie, za dużo tego. Chciałbym ten diament najwyżej wydać. Jeszcze, on chyba może stać tu pod drzwiami, więc nic tu się nie wydarzy złego. Dobra, i zobaczymy, co z tego, co tu zrobiliśmy. O, a to jeszcze mogę wcisnąć, nie, już niewiele więcej, dobra, czyli mamy chyba max, co mogliśmy wziąć. Nie chciałbym tutaj tego odcinka poświęcić w 100% na handlowanie. Zobaczmy, ile teraz mamy tych rzeczy do budowy, no właśnie, i możemy spokojnie sobie postawić bimbrownicę, czy też do robienia deszczówki. O, ten już wstał, to on najwyżej będzie handlować. No właśnie, przydałaby nam się też postać, która by potrafiła handlować. Niestety takiej nie mamy. Deszczówkę. Gdzie cię deszczówkę postawimy? Może gdzieś tutaj, to wygląda jak łazienka. Jak najbardziej kojarzy się z wodą. Teraz te... A może rozbuduj ten warsztat. O, musi poczekać, aż ten zejdzie. Zobaczymy, czy nas nie stać na to. Nie, potrzebujemy jeszcze dwie deski. Pawle, tamten idzie budować, a ty pójdź jeszcze coś. Nie, dobrze, ty idź. Oj, ale mi się mylicie. No dobra, jak tu już jesteś, jeszcze dwie deski i chyba tyle, co mogę tu wyciągnąć. I co tobie dam za to? Książkę jedną? Dwie, trzy? Nie, aż tyle książek bym nie chciał sprzedawać.
Zobaczymy, cukru trochę mamy, tylko cukier może się przydać na bimber. Może zioła, o! Zioła jak widać całkiem fajnie chodzą. To były dwie deski? Chyba dwie deski to były, czyli dwa zioła za dwie deski. No trochę szkoda, bo nie wiem do czego to się później przyda. Zioła, z którym można wytwarzać leki, skręcane papierosy. No dobra, ale póki co myślę, że przyda nam się szybciej rozbudować to całe warsztat. No właśnie, zrób. Kto tu budował? Ten jest głodny. A tu wszyscy są głodni, to tylko nasz kucharz się najadł. Kurczę, mówią, że kapitan schodzi ostatni. Dobra, ty idź to rozbudować, zaraz się najesz, a my zobaczymy, czy coś jeszcze uda nam się przehandlować, ale chyba już nic więcej się nie zmieści. Tak, te pierwsze dni, a może ty idź od razu jeść, skoro tu i tak siedzisz. Te pierwsze dni rzeczywiście wyjdą na trochę dłuższe na kanale, dlatego tu może będą dwa dni, ale później proporcje się zmienią. Pewnie będziemy więcej grali w nocy, a mniej za dnia, no i to tak różnie może się skończyć. Okej, widzę, że jeszcze filtr nam będzie potrzebny i przypadkiem wyhandlowaliśmy chyba bardzo, bardzo, bardzo idealny układ, czyli to, co potrzebowaliśmy, to wszystko mogliśmy wyciągnąć. Dłużej czy więcej nie opłacał się handlować z tej racji, że i tak nic więcej nie wybudujemy w tej części. Dobra, ty się najadłeś, ale jesteś lekko ranny, a z tego, co widziałem, położenie się do łóżka, no właśnie, pozwala goić rany. Zresztą teraz to akurat dużo osób jest tutaj rannych, co nie jest za dobre. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty tam zrób właśnie zużycie innego filtra, który kosztuje nas 3 drobiazgi, pozwala na uzyskanie 4 kropel wody. No i to tak właśnie dzięki temu, wykorzystując kolejne rzeczy, możemy z tych tanich rzeczy dojść do takich bardziej wartościowych, drogich rzeczy. Czyli na przykład później z wody będziemy robić bimber. O, tutaj mogę zrobić jeszcze jedzenie. Wiem, że ktoś tam był głodny u góry. No, handlarz niech stoi sobie pod drzwiami. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, że go tutaj no po prostu zostawiliśmy, czy lepiej by było go odesłać. Chociaż i tak zaraz się dzień kończy. O, czyli kolejny dzień z wami, tak to przegadałem, obiecałem te dni przyspieszać, ale myślę, że od następnego już będzie łatwiej. Dobrze by było, jakbym jeszcze zjadł. Krwawie, ale to nie znaczy, że nie możesz się położyć spać. Chcę zobaczyć, ile potrzebujemy. Dobra, zjadłeś. Ile potrzebujemy jeszcze na aparat bimbrowniczy? Ponieważ jest to kolejna rzecz, którą bym chciał wybudować. I prócz aparatu bimbrowniczego, widzę, doszły nam rzeczy z racji rozbudowy warsztatu. Mamy na przykład deskowanie. Możemy zabić deskami okna i dziury w ścianach, by zabezpieczyć się przed napastnikami. Oj, to by było dobre. Tylko 10 desek. 1 rupieć, a aparat bimbrowniczy wymaga 6 desek i 14 rupieci. Czyli tak naprawdę chciałbym z tej nocy przynieść desek. 16 desek. O. I tak, i 15 rupieci. To nam, aha, jeszcze 2 śrubki by się gdzieś przydały. Chyba że uda mi się u handlarza jeszcze te śrubki wyciągnąć, bo nie wiem, czy tam były, tam gdzie się znaleźliśmy, gdzie zostawiliśmy tamto wszystko. Ile chcesz za 2 śrubki? Cukru trochę? Albo może wodę? Wodę już wytwarzam. Kurczę, dużo tej wody. Ale z racji, że wytwarzam... Nie, no dobra. Liczę na to, że te śrubki jednak tam znajdziemy gdzieś na polowaniu, czy tam na naszych łowach nocnych, więc niech zacznie się noc. No właśnie, bo ten odcinek nam się rozjechał, 15 minut, a my dopiero dzień pierwszy spędziliśmy. Ty śpi w łóżku, a ty byś wyspany w miarę, ranni są oboje, a ty szukaj zapasów. I jeszcze raz idziemy do naszego domku, przeszukać, co tu się schowało. Okej, nic ze sobą nie bierz, bo już tutaj mamy pełno. Zresztą specjalnie nie wchodzę tutaj przeszukać terenu, a bardziej po deski właśnie i po te części na aparat bimbrowniczy. Jeszcze zobaczę, że tu nic na dole nie zostało, ale nie, na pewno nie. Okej. Do góry. Co tu się kryje? Tak, deski, czyli to, co potrzebujemy dzisiejszej nocy. Myślę, że jeszcze następnej nocy też tutaj zawitamy. Wziąć wszystkie rzeczy do końca, które pozostały. Jedna kropla wody raczej niepotrzebnie mi tylko miejsce w plecaku zajmuje, więc ją sobie odpuścimy. Tym bardziej, że wodę już teraz wytwarzamy. Prawda, dość dużym kosztem, ale mięso widzę jedno. Może uda się to gdzieś połączyć później.
Ale tak mówię, o, diament bardziej na handel by się przydał, więc wrócimy jeszcze tutaj po to. Mówię, w tej chwili chcę jak najwięcej rzeczy do kraftowania, do wybudowania, tak mówiłem, potrzebuję co najmniej 10 desek, tak? To było 10, to mamy 6, 8, 10. No zobaczymy, ile jeszcze części znajdziemy, a następnej nocy po prostu przyjdziemy po resztę tutaj rzeczy, już tylko po te drogocenne. Wejdź tutaj. Zobacz, teraz by się przydało pełno tych drobiazgów i najlepiej jakby gdzieś były te koła całe śmieszne, takie zębate, bo będę żałował, że nie pohandlowałem tak, żeby je dostać, jeżeli tu ich nie znajdziemy, a wszystko wygląda na to, że chyba ich nie znajdziemy, więc szkoda, można było to rozegrać trochę lepiej, bo czegoś nie wybudujemy, jeszcze nie wiem czego, ale dobra, czyli jak to już będę miał w miarę podgląd na to, co tu było. Kolejne części. Mógłbym wziąć coś dalej, coś jeszcze, żebym ja następnej nocy czasem, znaczy żebym zmieścił wszystko. Dobra, drobiazgi chyba najbardziej nam się przydadzą. Ile teraz z tego mamy? Tutaj widzę 16, 20, 28 drobiazgów. No i desek też jest sporo, 16. Chyba tak tyle potrzebowałem. Boję się, że następnej nocy nie będę miał już miejsca na kolejne rzeczy, które bym chciał zabrać stąd ze sobą, a nie chciałbym już tu więcej wracać. Mówię, jeszcze jedna nocka w zupełności wystarczy. No ale dobra, to się będziemy martwić kolejnej nocy. Najwyżej coś zostawimy. Tak, właśnie widzieliśmy przed chwilą wodę. Myślę, że i tak na tym etapie gry bardziej nam się przyda więcej desek niż więcej wody. Dopiero jak będziemy mieli bimbrownicę, to coś z tym zrobimy. Okej, okay. Czy nawet lepiej zająć slot na 4 drobiazgi niż na jedną wodę, tym bardziej, że z 3 drobiazgów możemy wytworzyć 4 krople wody. No i właśnie to mi się podoba w tej grze, że musimy cały czas myśleć. O, mam nadzieję, że dzisiaj nic nie wydarzyło się złego. O, i mamy pełno rzeczy, czyli zabieramy się zmęczony, ranny. O, tutaj jak widzimy z naszej biografii czy przy znaczku bio dochodzą też przemyślenia naszych postaci. Jak tutaj mamy w przypadku Pawła, dzień czwarty, wspomnienia. Ten ciągły ostrzał, snajperzy i brak zapasów sprawiają, że człowiek ma ochotę ukryć się gdzieś i płakać. Nie możemy jednak dać się złamać, musimy pokazać im, że nie odbiorą nam godności. Tak, jest ciężko. Wiesz, jak radziliśmy sobie na naszej ulicy? Nie wiem, ale przypuszczam, że lekko nie było. Zresztą tu wszyscy są na nowo głodni, a my już powoli nam się kończy jedzenie. Dzień czwarty, dalej nic nowego nie ma. Marko, ty jesteś zmęczony, ale tu każdy jest zmęczony. No może on nie jest zmęczony, ale dobra, to niech Paweł się jeszcze położy na łóżku. A my zaraz zobaczymy, co w naszym warsztacie da radę zrobić. Tym bardziej, że powoli będziemy musieli myśleć też o zrobieniu jakichś wytrychów. Okej, to co ja obiecałem? O, aparat, no tak, właśnie mówię, że na coś nam zabraknie tutaj. Zabrakło nam tych kół na aparat mimbrowniczy. Szkoda, że nie pohandlowałem się poprzednim razem. No ale cóż, jakoś trzeba z tym żyć. To co ja bym mógł w takim razie zrobić z tych rzeczy? Deskowanie zrobimy jedno. Gdzie to mogę ustawić? Tak, będzie już trochę bezpieczniej w bazie. No i trochę tych rupieci sobie zostawię na później, żeby właśnie, no jak zdobędziemy już te części potrzebne, no to żeby też z nich skorzystać. Chociaż nie podoba mi się to, że jak wrócę z powrotem do tego miejsca, gdzie byłem dzisiaj w nocy, to dalej nie będę miał potrzebnych części na aparat bimbrowniczy. Mogłem u handlarza jednak trochę tych kółek, te dwa kółka załatwić i by było już milej, byśmy pędzili bimberek. Chyba, że po prostu tej nocy pójdę w inne miejsce. A żeby pójść w inne miejsce, o, już ładnie, przydałaby się broń. Zobaczymy, czy mogę wytworzyć broń, albo nie. W sumie wytrychy, bo jeszcze nie chciałbym się nigdzie pchać w jakieś niebezpieczeństwo. Broń też możemy zrobić, to ja przy okazji też wykraftuję. Także mieć mały arsenał. Mamy mało leków, no ogólnie nasza sytuacja... O, ktoś tu przyszedł. Ktoś czeka pod drzwiami. To niech go może obudzi Paweł z tej racji, że... On szybko biega, więc wydaje mi się, że to jest chyba najmniej potrzebna cecha, znaczy najmniej przydatna z tych wszystkich trzech postaci. Dziękuję, że otworzyłeś drzwi. O co chodzi? Porozmawiajmy z tobą. Uratuj ludzi z zawalonego budynku. Dzięki Bogu, że jesteś. Na pobliską kamienicę spadł pocisk. Pod gruzami są więzieni ludzie. Pomóż mi ich wyciągnąć, proszę. Przyda się każda para rąk. Zorganizujemy tymczasowy szpital dla rannych u mnie w domu. Mam łóżka i lekarstwa. Pomożesz mi?
No okej. O, tu już widzimy, co się w bio pojawiło przy okazji pomocy. Tak, cieszę się, że pomogliśmy ludziom zawalonego domu. Postąpiliśmy słusznie. O, bardzo miło. To jest właśnie, to poprawia też humor czasem. O, zadowolenie, tak tu widać. Zadowolenie, Marko. Musieliśmy pomóc sąsiadom. Oni pewnie zrobiliby dla nas to samo. Tak. I mamy pierwszy plus pomocy sąsiadom, ile Paweł wróci. To taki, że nasze postacie są zadowolone. No i prawdopodobnie jak zrobimy coś złego w międzyczasie, to nie odbije się to tak negatywnie, jakby mogło to być w momencie, gdybyśmy nie pomogli. Kurczę, wytrychy też zabierają te koła zębate i teraz mam dylemat, ale potrzebujemy na nasz wypad. No, chciałbym z 3 wytrychy, skoro i tak zajmujemy jeden ekwipunek. No dobra, czyli wychodzimy z założenia, że gdzieś dorwiemy te koła zębate, chociaż też łopata by się przydała. No i robi się mały problem z tej racji. O, może Bruno, ty zrób posiłki w międzyczasie. Robi się mały problem, ponieważ no, potrzebujemy tu trochę rzeczy. I nie wiadomo, jak je dobrze by było rozłożyć, czy jak to wszystko rozegrać. Okej, zrób posiłek, chociaż posiłek nie do końca się uda to zrobić, bo nie ma opału. Na opał może 4 części szkoda, bo dużo taniej wyjdzie nas filtr, żeby budować. Myślę, że bardziej to się opłaca je zamieniać na wodę. Książek też szkoda palić, no bo dobrze, jak mają co przeczytać i też nie psuj sobie humoru. Więc spalimy jedno drewno. Tylko zanim tego dokonamy, jeszcze chcę zobaczyć, co jest nam potrzebne do rozbudowy piecyka. Tak, też te części, czyli musimy gdzieś się wkraść jednak tej nocy do miejsca, gdzie będziemy mogli dorwać trochę części. Okej, są 2 postacie, więc zrobimy tutaj 2, nie wiem, paliwa, czy też... To chyba w angielskiej wersji nazywało się jako paliwo. A tutaj jest to... O właśnie, nie, opał? Opał, tak, no i dobrze, no właśnie, tak zabrakło mi słowa. Okej, mamy 4 wytrychy, czyli... Fajnie, na noc jesteśmy przygotowani nawet na jakieś takie cięższe miejsce do przebuszowania. Tu jeszcze zrobimy 2 posiłki, a może w międzyczasie nastawię też... Dobra, zrób 2 posiłki, a Marko też może stworzy filtr do wody i nastawimy jeszcze raz zbiornik. Jeden póki co, nie ma co szaleć. Może się okazać, że później te wszystkie rzeczy będą bardzo potrzebne na wagę złota. Dobra, Bruno, zrobiłeś sobie posiłek, czyli możesz ten jeden zjeść. Później położysz się spać, żeby wyleczyć rany. A ty idź tutaj, albo dobra, ty już... Bruno skończył, szybko poszło. Przydałaby nam się kolega złota rączka, żeby ta budowa też tych rzeczy była tańsza. Okej, zrób, dobra. I wtedy budowa tych rzeczy byłaby znacznie, no może nie znacznie, ale tańsza i chyba szybsza. Zmęczony, oboje się pouczcie. I Bruno też jak to nastawi, to już wszystko, co możemy zrobić. No i my się widzimy zaraz w nocy. Ja nie będę przyspieszał czasu, ponieważ chcę, żeby oni jak najdłużej leżeli w łóżku. Nie wiem, czy czasem jakbyśmy przyspieszyli do końca dnia, czy te pozostałe godziny by się liczyły jako te przespane przez te osoby. A tak jak widzimy, Bruno jest na przykład chory, czy też lekko ranny i musi dojść do siebie. No dobrze, czekamy na noc. I nastała noc. Żadne nowe miejsca nie doszły. Dobrze, czyli Bruno, ty będziesz czuwał. Marko jak zawsze będzie szukał zapasów, bo szkoda by było wysłać kogokolwiek innego. I teraz tak, opuszczony domek jest fajny, ale tam nie ma części, które potrzebujemy do budowy bimbrownicy. Supermarket jest niebezpieczny. Zaciszny dom jest, jedzenie, leki, części. Tutaj w sumie jest broń, leki, materiały bardzo dużo, jedzenia niewiele. No właśnie, ale powoli bym musiał pomyśleć też o miejscu, gdzie jest jedzenie. No i zarówno części i materiały. Właśnie nie wiem, co rozumieć przez części. Części to mogą być czasem te koła i te takie diody, LED i tak dalej. Więc z jednej strony warto by było wejść tutaj. Tu jest też dużo jedzenia. Z drugiej strony tutaj mamy też jedzenie, materiały, leki, części, broń. Dobra, wejdziemy tutaj. Czyli bierzemy jak najwięcej jedzenia, jak najwięcej leków. No i trochę części. Zaciszny dom. Zobaczymy. Mam nadzieję, że żadnych problemów nie będzie. Wezmę ze sobą tylko po prostu wytrychy. I wchodzimy.
Odczytywanie. Czyli tak widzieliśmy tam w opisie, to już jest chyba liczone jako włamanie. O, gdy tylko to się skończy, też kupię sobie taki domek. No, zobaczymy. Materiały, puszka. Te akurat materiały, no póki co biorę wszystko, bo może się okazać to potrzebne. Same śmieci. No co tu jest? No deski, póki co bierz wszystko. Zobaczmy teraz, możemy podczas włamania rzucić okiem na to, co dzieje się w środku. Oj, a to jakaś starsza para. Oczywiście skarbie dawno, to pamiętasz jak się wtedy poznaliśmy. No i właśnie to jest jedna z rzeczy w tej grze, że wymusza na nas jak gdyby takie... Znaczy, czy sprawdza też naszą moralność, no bo tak widzieliśmy, to jest starsze małżeństwo. Szkoda by było ich okradać, ale z drugiej strony nie mamy za bardzo wyboru. Jesteśmy na takim etapie gry. Kim jesteś? Nie, ja tylko chciałem tak... Mam nadzieję, że nie wróci. Zobaczymy, co jest nie tak. Zamknie drzwi mi przed nosem. Że nie wrócisz. A mogę wejść z tą porozmawiać albo coś? Zejdę do piwnicy tylko. No tam... Zabijesz nas? Nie, absolutnie nie. Ja potrzebuję tylko trochę części, no i może trochę jedzenia, jak już tutaj jestem. O właśnie, te części, diody. Póki co bierzemy wszystko. Tu widzę, piwnica się kryje, coś na środku. Przestań, to moje. Tak, tylko ja nie chcę zrobić nic złego autentycznie. Boże, Jelena, uciekaj, żeby on nas nie zaatakował. Się zbulwersuje. Co on tu chowa? A to wszystko tłumaczy. Dziadek ma bimber i papierosy w szafie. I pewnie z tego powodu się tak bardzo na nas zbulwersował, że mu weszliśmy do piwnicy. Mam nadzieję, że nie pójdzie zaraz po jakąś flintę. Bandyci. O, i my dalej mamy kolejne rzeczy, które byśmy bardzo potrzebowali. I kawa. Kawa jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o handel. Dobra, idziemy stąd. Zobaczymy, czy... Pomocy, błagam. Nie, nic wam nie zrobię, autentycznie. Nie mówię się, dziadku, a ty po co biegniesz? Nie podoba mi się to, że biegnie na górę. Żeby czasem nie miał tam schowanej jakiejś broni. O, kolejne części, to mi się już podoba. I leki, leki też się przydadzą. Tam widziałem nawóz bodajże. Dziadek mocno się rozpędził. Boję się, że coś tam może mieć schowane, żeby do nas nie wrócił z jakąś... pistoletem. Cukier, woda. Wody nie biorę, bo wody mamy dużo. O, ale na pewno te marchewki się przydadzą, czyli tak, na pewno odrzucę drewno. Drewno możemy wziąć z innego miejsca. No to mięso i marchewka się przyda jak najbardziej. Tu są jeszcze zioła. Pamiętam, że one były też w cenie, podobnie jak cukier. No może bimber dziadkowi zostawię, chociaż zobaczę jeszcze, czy gdzieś kawę znajdę. Jak nigdzie kawy więcej nie znajdę, to zobaczę, tak. Zobaczmy, co jest na zewnątrz. To już chyba nic więcej nie ma, po prostu miejsce do ucieczki. Nie chciałbym już więcej wracać do tego domu, tak żeby ich nie okradać. Mimo wszystko gdzieś to sumienie mówi, że nie robimy właściwie. No ale nawóz, drugi nawóz. Tutaj jest dobry skręt, czyli byśmy mogli skręta na dobrego wymienić. Chociaż ja i tak nie wiem, czy to ma sens brać te skręty ze sobą, czy nie lepiej poszukać czego innego. Dziadek nie wraca, więc wygląda na to, że chyba nie poszedł po nic złego. Dobra, skręta wywalimy. Kawa jest jedna tylko. Zobaczę, może nuż te części się jeszcze przydadzą gdzieś. Zresztą zobaczymy, co jest tu dalej. O, list dziadka Bernarda do Alena. O, jeszcze chcą nam trochę tak... No dobrze, bardzo się cieszymy, że podoba ci się u cioci. Wojna nie jest dla dzieci. Na szczęście niedługo ma się skończyć. Babcia czuje się lepiej. Miałem ci tego nie mówić, ale schowała trochę mąki na twoje ulubione ciasteczka. A ja obiecuję, że jak wrócisz, naprawię huśtawkę. O, no właśnie, tak jeszcze nasze sumienie tutaj męczą. I co to? Dobra, to muszę... Bimber chyba zostawię, bo liczę na to, że będziemy tworzyć. Konserwę zmieścimy. Leki na pewno się przydadzą i bandaże też. Chociaż może coś zamiast... Z drugiej strony pytanie, czy... No właśnie, te dwie części mogę odstawić i wezmę bimber, bo może się okazać, że to jest bardziej wartościowa rzecz. Dziadku, no ostatnie miejsce, gdzie jeszcze ci tu... O nie! Co się stało? Mam nadzieję, że nic złego. Bandaże. Pięknie. Leki znowu. I tu te leki.
Co tu mogę odłożyć? Kawę odłożę na pewno na rzecz leków, tym bardziej, że jest ich dużo i mówię, w grze na pewno jedzenie i leki to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Okej, tu widzę, że są tylko dwie części. Kawa, czy gdzieś jeszcze kawy nie mieliśmy? Czy ją dopiero teraz odłożę? Jeszcze zobaczę, bo kawa jest dobra na handel. Jeżeli by były gdzieś ziarna jeszcze, ten wziął. Ale nie, wydaje mi się, że już wyposażyliśmy się naprawdę maksymalnie. To, co mogliśmy zabrać, to zabraliśmy. I tak mówię, nie chciałbym więcej wracać do tych lokalizacji. Jakoś, o tu jest kawa, nie sprawia mi przyjemności okradanie ludzi, starszych ludzi. No i teraz pytanie, czy Bimber będziemy tworzyć, a kawy tak szybko nie, więc ja szybko jeszcze wezmę tę drugą kawę. Pytanie też, ile Bimber kosztuje, bo może robię błąd, że go nie zabrałem teraz, bo w przeliczeniu na kawę jest lepszą opcją. Dobra, to szybka myśl teraz. Jeszcze to przyspieszę, ja pomyślę, co ewentualnie mogę inaczej to rozwiązać. Dobra, szybko przemyślałem sprawę, że jednak chyba taki układ, jak mamy teraz, jest najlepszy. Gdzieś no jeszcze cukier był w lodówce, który przydałby się do Bimbru. No, być może jeszcze raz odwiedzimy to starsze małżeństwo kiedyś w przyszłości, ponieważ mają... No właśnie, tu jest jeszcze cukier, woda nam niepotrzebna, zioła. No dobra, ale my idziemy do wyjścia. Ja w tym miejscu już się z wami będę żegnał. I tak ten odcinek wyszedł nam bardzo długi. I zapraszam was już niebawem do trzeciej części. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że idziemy przez tę historię razem. Że poznajemy naszych bohaterów, a także to, co się dzieje u nich.